3, 2, 1. Zatrzymujemy się na przystanku Kłodzko. Dziś kolejna wizyta w mojej pracowni. Zanim przejdziemy do tego, co chciałam Wam pokazać, ojej, weszłam właśnie w słoiki, ale to nic, pokażę Wam, jakiego mam tutaj w pracowni gościa. Proszę. To jest mój kotek Chrupek. Tak. Tak, pokiziamy się trochę. Pokiziamy się troszeczkę, tak. To jest kotek Chrupek. Tak, wypuścimy Chrupka. Wypuszczamy Chrupka, który chce wyjść. I wracamy do głównego tematu filmu. Dzisiejszym tematem będzie obiecana Wam ostatnio przy pokazywaniu pracowni zawartość mojego kredensu. Oczywiście podlinkuję też w opisie ten pierwszy film, żebyście wiedzieli w ogóle skąd się wzięła moja pracownia, dlaczego, co i jak, skąd się wziął ten kredens. A dzisiaj chciałam Wam bardziej szczegółowo pokazać to, czego nie zdążyłam pokazać ostatnio. Słyszymy po sąsiedzku pieska Alberta, jego szczekanie. Dobra. Kredens jest cały wypełniony wiatrakami. Naczyniami z wiatrakami, które uwielbiam. Tutaj mam moją ostatnią świetną filiżaneczkę, kubeczek, w którym bardzo lubię pić. Na gałeczkach od szafek wiszą buciki, takie mniejsze. Te są jedne z mniejszych. No i już otwieramy. Półka górna. Tam mamy jakąś, nie wiem, wazę, czy taki pojemnik na doniczkę w tle. Obok też z wiatrakiem. Tu postaram się go pokazać bardziej szczegółowo. To jest takie naczynie. Można nawet czasem jeszcze spotkać. W nim były z Lidla lub z jakiegoś innego marketu. Wiosną pojawiają się w takich naczyniach takie wiosenne kwiaty, jakieś tam żonkile czy hiacynty. W takim pojemniku można kupić i mam takie pojemniki, chyba dwa. Mam tutaj świeczniki i całą kolekcję dzwonków, większych i mniejszych, dzbanuszki i taka miseczka. Może będę pokazywać górną półkę najpierw, więc otworzę te drugie drzwiczki też. Tam przy ściance widać rzeczy, które nie są z wiatrakami, takie całe białe. Jest sosierka, w niej położony tak bokiem widać biały dzbanek, taki dzbanuszek do mleka, do śmietanki. I tutaj kilka filiżanek. To jest porcelana, porcelana wałbrzyska, ale to jest porcelana, którą... Znaczy, tutaj w pracowni zostały prawie wszystkie rzeczy z wiatrakami. To jest jedyna, no, nieliczna, jedna z nielicznych rzeczy, które z wiatrakami nie są, ale to są rzeczy bardzo sentymentalne, bo to są rzeczy po babci, które cały czas jeszcze w domu, w kuchni, właśnie w tym kredensie stały. Musiałam je po prostu zostawić, bo... darzę je niezwykłym sentymentem, więc to są rzeczy, które zostaną, myślę, na zawsze. To są rzeczy takie domowe. Tutaj te większe pojemniki, to zamówiłam na jakiejś grupie sprzedażowej. A nie, te pojemniki to chyba są z naszej giełdy. Bo to są, wiecie, najbardziej takie charakterystyczne miejsca, w których ja te rzeczy kupuję. To jest tak, nasza giełda, giełda taka samochodowa, która w Kłodzku odbywa się zawsze co tydzień, w sobotę od rana, gdzieś tak od godziny 6, 7 do mniej więcej południa. I tam można dużo takich rzeczy kupić, nie tylko zresztą takich, wiele innych oczywiście, ale w bardzo okazyjnych cenach. Kolejne źródło to są targi staroci, które odbywają się w Kłodzku dwa razy do roku. To jest koniec maja, wtedy kiedy są dni Kłodzka, oraz połowa sierpnia, kiedy są dni twierdzy. Ale wtedy na targach staroci ceny są i troszeczkę.
ale nieraz można coś w dobrej cenie też dostać. No i trzecie miejsce to jest internet, Facebook, grupy. Podlinkuję taką grupę najbardziej, taką moją ulubioną, lubię tam kupować. No i czwartym źródłem są prezenty lub rzeczy zakupione u Eli w Rusku, o tym też już mówiłam. I też sporo mam od niej rzeczy z wiatrakami i sporo właśnie prezentów. Prezenty zresztą dostaję od wielu osób. Tutaj jeszcze chciałam, pokazuję, tak, ale chciałam zwrócić uwagę na, bo dużo rzeczy jest takich typowych. Tu mam jeszcze dwa świeczniki. Ale z bardziej nietypowych rzeczy, to jest między innymi ta fajna taczka, to rzadko spotykany przedmiot. No i tu jeszcze pokażę, zobaczcie, z wiatrakiem. To jest fajka. Także to też jest rzecz taka raczej unikatowa, rzadko się spotyka. Tutaj zajrzymy w drugą część i zaraz będziemy dalej tam tą górę oglądać. Tak, tam mam jeszcze rzeczy z tych rzeczy niewiatrakowych. To jest widoczna głowa takiej zeberki, którą też przywiozłam od Eli z Ruska. I tam w tle granatowo-białe filiżanki z Bolesławca. Bolesławiec po prostu lubię i dlatego go mam. Tu mamy tak kubki, świecznik, wazonik, filiżanki, figurki takie właśnie typowo holenderskie. Z nietypowych bardziej takich rzeczy, które są rzadko spotykane, to jest ten pojemnik na perfumy. To właśnie na tych majowych targach staroci kupiłam, dość drogi był ten pojemnik. I tam w tle mamy kolejną taką doniczkę, którą kupiłam wiosną, właśnie z jakimiś cebulkami. Nie wiem, czy żonkile, czy hiacynty. Bo jeszcze może zerkniemy sobie na górę. Puszka od Eli. Lampki z giełdy. Miska z wiatrakiem. Z targów staroci, którychś tam majowych, tych takich większych. Także była droga. Dobra, i przechodzimy na dolną półeczkę. Tutaj są głównie na pierwszym planie kubeczki takie użytkowe, to znaczy te, z których korzystamy będąc w pracowni, pijemy w nich po prostu na bieżąco. Tu jest komplecik takich z bucikami i wiatrakami holenderskich. Ten tutaj na nóżce to w zasadzie wyrwałam Eli od ust. Ukradłam bestialsko i kazałam sobie po prostu oddać. Tutaj jeszcze się staram wam pokazać. O! Filiżanka. Dalej są wazoniki, komplet filiżanek, puszka kolejna. Tutaj, tutaj taka mikroskopina, filiżaneczka z talerzykiem. To zamówienie, zamówione chyba na jakiejś grupie. Tu mamy świeczniczek, nawet taki ze świeczką. O, tak się staram pokazać, żeby było widać świeczkę. Tutaj też taka rzecz dość nietypowa. To jest solniczka i pieprzniczka. Też w typowo takich holenderskich strojach i z wiatrakiem. Idziemy dalej. Dół kredensu, środkowa część. Czyli tak, mamy tam puszkę, którą już widzieliśmy, pojemniczek z wiatrakiem, tym razem takim brązowym. W tle, w tym centralnym punkcie, tutaj może przybliżę, to jest pudełeczko zdobione metodą dekupażu. Dostałam jako prezent od jednej z blogowych znajomych. Tutaj mamy też taką dość nietypową rzecz, bo takie jakby mebelki porcelanowe z wiatrakami. Mebelki dostałam w ubiegłym roku, na koniec roku, od dziecka mojej koleżanki z pracy. Tutaj też taka mikroskopijna filiżaneczka, pudełeczka. No tu jeszcze bucik, bo buciki już mi się nie mieszczą tam, gdzie są buciki. Wszystkie buciki też będę pokazywała, ale te pudełeczka są, jak widać, otwierane. Tutaj mamy popielniczkę, kolejne dwie puszki, kolejny duży bucik.
Pudełeczka też bardzo podobne, ale każde inne różni się albo wielkością, albo motywem. Tu jeszcze więcej tych pudełeczek, to takie zamykane. Puszka. Przejdziemy tutaj od tej strony. I tutaj też jest jedna z bardziej nietypowych rzeczy, czyli świnka skarbonka z wiatrakiem. To też taka unikatowa. Dwa koszyczki. Tam widzimy z tymi dziurami też doniczkę. Drugi taki pojemniczek. Tu był pierwszy, tu jest drugi. Koszyczki, koneweczka. To też taka bardziej nietypowa. Wazoniki. Kufelek mały. No, duże kufelki też zobaczycie, ale już w innym filmie. Świeczniki. Wiaderko. Wiaderko też na jakiejś grupie kupiłam. Pojemniki. Kieliszki na jajka. Te cztery dostałam w prezencie od tej samej znajomej, która przysłała mi to pudełko. A ten jeden kieliszek też na jajko niepasujący. Gdzieś kupiłam. No i to jest całe wnętrze mojego kredensu. Tu jeszcze raz zobaczymy buciki. I tak jak mówiłam, na zewnątrz są talerzyki, które czekają na powieszenie, ponieważ ciężko je umocować, więc testujemy różne metody, kleje, taśmy, sznurki, wiercenie. No, są talerze, które nie mają po prostu naturalnego mocowania, więc jest ciężko. To jest aktualnie mój ulubiony kubek, w którym piję. To pudełeczko już Wam pokazywałam. Jest prezentem. Tu są rzeczy, które służą do zawieszenia, ale chciałam tu pokazać też jeszcze jedną rzecz, taką właśnie mniej typową, raczej unikatową. To jest popielniczka, ale popielniczka w kształcie takiej jakby palety. To też jest rzecz, o którą trafiłam tylko raz. Nie zdarzają się takie rzeczy często. Tutaj mamy wiatrak. Tutaj się odbija światło, postaram się, o właśnie, tak pokazać ten kafelek, bo tutaj też jest oczywiście wiatrak. Młynek, pojemnik ma, nie ma niestety tej pokrywki, no ale też jest wiatrak. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, tylko tutaj w środku będzie bardzo duży bałagan. Nie pokazywałam tego, gdy prezentowałam kredens. Tutaj są po prostu złożone, wykonane wcześniej czekoladowniki. Ale coś, co Wam chciałam pokazać, to to, że w tym kredensie jest jeszcze stary, zabytkowy młynek i zobaczcie, takie urządzenie. To jest, jak widać, wszystko w języku niemieckim. Taka lista zakupów, tak? Jeżeli coś mamy, to mamy pełne. Jeżeli coś trzeba kupić, przesuwamy sobie guziczek. No i tu jest taka malutka klepsydra służąca do mierzenia czasu gotowania jajek. Także naprawdę ten kredens jest zabytkowy. Wszystko oczywiście się rusza, można wysunąć. Nie chcę teraz wysuwać, żeby sobie nie poniszczyć po prostu tych schowanych rzeczy. No i słuchajcie. W ten sposób chyba się już z Wami pożegnam. W następnym filmie postaram się pokazać Wam kolejne miejsce, w którym jest wielki natłok tych moich wiatraków, czyli tą ścianę z półką i znowu z kolejnymi pięknymi wiatrakowymi elementami. W takim razie do zobaczenia w pracowni.